Wyzwał mnie wcześniej widz 2.3K. Ano jest jakiś Jaskół 95. A to jest ten widz, co do mnie pisał. Dobra, Loj. Zaakceptuję to wyzwanie. Zobaczcie, jak szybko mnie rozpieprzy dla jaj. Partiatik! Live. Yeah, boy! Dobra, co próbujesz? Odpowiedz! Ty myślisz, że nie widzę? Widzowie! Help! Przegrałem już? Tak? Jak mogłem to już przegrać? Co ty pieprzysz? No on ma 2400. Ty! Czy on to zrobił specjalnie, czy się podkłada, żeby wyszło, że jestem mądry? Fory mi daje. O ty w dupę. Ty, jeszcze nie przegrałem, a wielu ruchów się przegrywa tym szewczykiem, frajerem. Bo może już go nie zastosuje na mnie jednak. O nie. Nie, jest okej. W miarę. O ty w dupę. Nie chcę tej wieży tracić jeszcze. On wiedział, że tu pójdę! Bo od razu ruszył! Coś planuje! Na takich ludzi jak on trzeba grać inaczej, widzowie! On wiedział, że ja tu pójdę. To nie jest Worf, tak? Goniec zawierze jest do dupy. Czy źle? Czy okej? Co straciłem? A, konia. Ja pierdziele. Dupa. No to dupa. Wiesz co? Ofensywa syberyjska, widzowie. Przegrałem już? Jeszcze nie. Wiesz, czemu ja nie przegrałem? Mogę ci odpowiedzieć w prostych słowach. Ponieważ nie oglądałem taktyk na YouTubie, przez co widz, który ma 2,5 koła, nie wie, jak mnie ograć. Bo ja nie stosuję szewczyka, na którego on ma pieprzoną kontrę. Wiesz, o co chodzi? Dlatego się nie ogląda pieprzonych poradników. Bo gówno dają. Rozumiesz teraz? Uczę cię, widzą, nieszablonowego myślenia. Właśnie o to wszystko się rozchodzi. Właśnie w dupę o to się wszystko rozchodzi. Ta? Syberyjski podmuch. Jazda. Pokaż, co potrafisz. Ja pierdzielę, prawie przegrałem.
Nie wytrzymię. Ciężko na takiego widzę, co ogarnia fest. Myślałeś, że tego nie zobaczę?! Patrz to! O ty w dupę! Poczekaj, pomyślmy! Pyk, pyk, pyk. Może to być Worf? To jest Worf! Nie? Nie, on chyba nie ghostuje. To jest Whisker, ma 2,5 koła, nie musi ghostować, żeby wygrać. Porypany jesteś? Nie wiem, czy to było Worf, czy nie. Uznałbym, że nie. Ale zastanawiam się, jak jest naprawdę. Dobra, oro. Ofensywa syberyjska, powrót. Czas mi się prędzej skończy, niż ja to przegram. Taka prawda, sadgę. No nie wiem, w dupę nie wiem. Jakbym tu poszedł, to jest nawet okrąg. Zrobię tak. Oro? Spieprzyłem to tragicznie. Teraz to widzę. To? Tak, tak, a jak nie, to wieżę stracę i nawet jej nie mogę pomścić. Ja pierdzielę. Giga sadgę. Jezus Mary, to jest prawie szach. Jak pójdę tu, to jest przegrane, według mnie. Bo w pójdzie tu, ja będę musiał iść tu i wieżą. Jak pójdę tu, to jest koniec. To jest prawie koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę iść tutaj, żeby to nie był koniec. A nie, tu nie mogę pójść. To jest koniec. Pójdę tu i jest koniec. To jest koniec. Ja pierdzielę, muszę iść tak, żeby mnie nie skończył. Inaczej byłby koniec. Jakbym poszedł w dół, to byłby koniec. Poszedłbym tu i byłby i tak koniec! Bo wtedy bym poszedł wieżą tu, ja bym musiał iść tu i bym koniem tu poszedł. Cokolwiek by zrobił, rozumiesz? Ja pierdzielę. O, jest źle. Please help me. Widzu, dopomóż. Nie wiem, co robić. Nie wiem, czy to jest dobre, chyba złe. Ale luj, no nie mam co zrobić. Przegram to, bo z czasu mi nie starczy. Na rozmyślanie na temat tej gównianej gry. Mogłem pójść tym pionkiem. Nie, też byłoby źle. Nie, tym pionkiem mogłem pójść. Ja pierdzielę, zaraz mi psycha siądzie. Zaraz mi psycha siądzie. Pyk, pyk. Ja pierdzielę, co ja mam zrobić? Naprawdę nie wiem.
Tym pionkiem mogłem pójść. Teraz to już lipa. No nic, no. Może wezmę... A, dobra, jeszcze lepiej zagrał. Czekaj, jak pójdę tutaj, to jest koniec gry? Nie, ta, prawie tak. Nie wiem, no jest gówno. No GG chyba. Tu jest, tu idzie i koniec, prawda? Masz rację. Jak pójdę koniem, to jeszcze nie skończę. Jeszcze. Tak, koń to jest najlepszy ruch w tym momencie. No nic, no. Ej, nie, to nie było złe nawet. To nie było złe! Tylko czasu mi nie starczy, on ma 8 minut. Ty, to nawet było... Widzowie, to nie było takie złe! Ale i tak jest koniec! No nic, no. Koniec. Mogę sura dać, ale... Ale honor mi nie pozwala sura dać, widzowie. Także co? Dobra, robię tego całego pata. Jak to zrobić? Szybko. Będzie remis na chłopa 2,5 koła. Jak to się w dupę robi? Ucieczka. O kurde. S! Spieprzam se tako. Dobra. Słuchaj. Co? Powiem tak. Widz miał ze mną problemy. Co prawda grał tylko 2 minuty swojego czasu, a ja swojego 10. Ale jak na 2,5 koła, chłopie. Nice. Co? Trzeba to przyznać. Trzeba to przyznać. Widzowie. Nie no, pokcząp, Jaskol 95, jesteś porypany w te szachy, serio. Grałeś, no nie wiem, on poświęcił tylko 2 minuty, to jest bardzo mało, tak naprawdę. Na razie zagrajmy solo. Żeby zobaczyć, jaki potencjał we mnie drzemie, ok? Seka Owen, jesteś na streamie? Czy to jest losowy chłop? Ty, ale powiedzieć wam szczerze? Co myślę o tym... Słuchaj, powiem ci szczerze, co myślę o tym, że ludzie grają tego Szewczyka i inne gówno. To jest tak jak granie, tryhardowanie jakimś w dupę, albo jakimś Mundo, albo Garenem, albo innym gównem, że grasz w LoL'a, wpieprzasz to LP, wbijasz diament na easy, ale tak naprawdę ty w ogóle w tą grę grać nie potrafisz, wiesz o co mi chodzi? To jest gówno, a nie gra. Taka jest prawda. Każdy mądry widz o tym wie. W ogóle chłopiec z Ukrainy. Na Ukrainie są mądrzy ludzie, czy nie? Co jest w dupa? Biedni. Nie, pisz tak, nie wzywa innych ludzi na planecie Ziemia, ok? O ja pierdziele. Dobra, widzę, to będzie szachmat, jak czegoś nie zrobię.
Jak wyjdę koniem, to będę mógł zrobić roszadę? Bo jak nie wyjdę koniem, to jest szachmat. Bo pójdzie tu, jest koniec. Nie tu, a co za różnica? Gdzie tak naprawdę? Tak, Einstein był Ukraińcem. Co ty pieprzysz, jak to? Jakieś tajne księgi przeczytałeś? Dobra, oro na widzu, znaczy na Ukraińcu. Co zrobisz? Sakaoen. To jest taka dobra taktyka, że wydaje mi się, że zaraz będzie win. Szczerze. Szczerze mówię, że zaraz win. Stracił coś właśnie. Tylko nie wie co. O Jezus Maria. Oro. Chcesz to bierz. Kim jest Szewczyk? Mam plan. Mam plan, widzowie. Kurde, spieprzył mi plan. Dobra, mówicie, że goniec. O Jezus Maria. Ty, poczekaj. O Jezus Maria. A mnie wkurzyłeś, Ukraińców. Ale mnie wkurzył, pieprzony. Ja pieprzę! Wieża na F8? Ale przecież to mi zabierze! Mam w dupie tą wieżę! Idę na F6. To będzie najlepszy ruch. Tak. Nie dało się, no. Gówniano to zagrałem. Chyba nie dało się tego lepiej odbić. Szczerze nie wiem, w dupę, jestem za głupi w te szachy. O kurde, o on za mądry. Mam plan. Mam dobry plan. Mam dobry plan. Mam gówniany plan, widzowie. O ty szmato. Nie wkurza mnie ta gra, no. Rozumiesz? Chłop nie gra po mojej myśli. Ham. Ty, co ja zrobiłem?
Nie, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest dobra. Dobrze, dobrze. Nieumyślnie zrobiłem dobry ruch i on o tym nie wie. Zobaczymy, co zrobi. Nieumyślnie to zrobiłem, ale to jest OP. Zobacz. On myśli, że to jest za free. Nie widzi tej wieży. Mówię ci. Myślę, że on jest ślepy na jedno oko, na prawe. Jak zamkniesz prawe oko, to nie widać tej części szachownicy. Mam nadzieję, że ten Ukrainiec nie ma oka, szczerze. To wtedy wyjdzie moja taktyka. Że stracił oko gdzieś. Kurde, w dupę ma oko. Ja pierdziele, skąd? Skąd ma oko? Wiesz, że mam wyjść? Nie, lepiej tym koniom. A1, A1. Co A1 w dupę? Ty oddał to? Z jakiego powodu? Ty oddał to? Ty biorę to, nie? Miałem dzisiaj testować Szewczyka, przed chwilą gadałem, co myślę o tej taktyce frajerskiej. Ty, ja mam mniej rzeczy niż on? Skol ma więcej w dupę. Ej, skol ma więcej rzeczy na szachownicy. Co jest w dupę? Ma więcej IQ. Co ty pieprzysz, że ma więcej IQ? Nie jest to możliwe. Ty, on ma 2 minuty więcej. Nie, ponad! Dobra, szybkie ruchy. Taktyka szybkich ruchów. Szybki debil, tak? Czy jak to się nazywało? Szybki debil taktyczka. Szachmat jest 2 ruchy do zrobienia. Tu mam iść hetmanem i potem tym tutaj, no ale wieżą zbije. Ale lipa. Czy ja coś stracę w ten sposób? Poza godnością? No nie wiem, chyba wymiana, co? Czy się nie opłaca? No jak nie, ale stracę tego pionka zara i będzie se tu mógł latać. Dobra, szybkie ruchy. Jak pójdę tu, to on zbije tym, ja zbiję tym i gówno będzie, rozumiecie o co chodzi? Chyba, że tym pójdę tu. Nie, nie, to już jest tutaj, to się nie opłaca. Ale gównem jest ta gra. Jak ja pójdę tutaj, jest koniec gry? Nie, nie. Czekaj, jak pójdę... Ja pierdzielę. No nie, no muszę tą wymianę zrobić, bo zaraz przegram. Dobra, luj. Zobaczymy, czy w ogóle będzie chciał. Może nie będzie chciał, tylko wypije przy tym. I wtedy win. No! Jak sobie tym pójdzie, to wygraliśmy.
Bo pójdę tak. Słuchaj, wtedy idę tu. Nie, wtedy idę tu. On musi iść wieżą. Ja idę tu. Jest koniec gry. Potem tu. Tak! Ja pierdzielę, zaraz jest win. Błagam! Tak! Koniec gry! Poczekaj! Tak? Nie, co ja pieprzę? Nie, tak! Tak, tak, koniec gry! Co ty robisz?! No popsuł mi plany! No ty szmato pieprzona! Ty, jak pójdzie tu... Nie, dobra. Proszę, weź tą wieżę, no daję ci ją za darmo, naprawdę! Idź se po nią! Już nie będzie końca gry. Nie, czekaj. Ja pierdzielę, jak ta gra mnie irytuje. Boże, Ukrainiec mnie zaorał. Pójdę tu. No nie, no to jest do dupy wymiana. Idzie teraz tu. No i tak musiałem się ruszyć, bo był szach. Zobacz, tak zapieprzę śmieciu. Nie wytrzymam z tą grą. F8 wieża. Ale ja się nie mogę ruszyć gównem, bo ciągle mnie szachuje. Frajer. Tu wieża, tak? I byłby... Ja pierdzielę, masz rację. Tu i tu jest koniec gry. Prawie że. Tak. Boże! Masz rację, tylko on mi ciągle szacha daje, frajer. Tak, to byłby... Tu. Jezu, ja mam minutę, dobra. Jak nie pójdzie tym pionkiem tu, to ja idę tu. Nie wiem, widzowie, chłop za dużo myśli, nie? Za dobry jest. Twój mózg jest zawsze ruch do tyłu. Sadkę, hell, to prawda. Kurde, w dupę, kończy mnie zaraz. Dobra, jak pójdę tu, to mi niczym nie może zagrozić. Ty! Ja pierdzielę, może się uda! Jak nie pójdzie tym tutaj, to jest win! Jak nie pójdzie tym tutaj, to wygraliśmy! No nie, bo ma drugą wieżę przecież, to i tak nie. Pyk, pyk. Patrzcie, pyk, pyk, pyk. O kurde, ten koń to broni, no tak. Ja pierdzielę, ten koń to broni. To już się będzie wina. To nie będzie już wina.
czas, no ale co mam zrobić, no? Luj! Idziemy na wymianę z Ukraińcem, do ostatniej kropli krwi. On myśli, czy jestem debilem. Czy może mi to zbić, tak mi się wydaje. On to rozmyśla. Jak pójdę tym tu, to wygrałem? Ja pierdzie, to jest win. Co za debil! Polska górą! Wygrana z Ukraińcem! O mój Boże! Nice! Ale oro, ja pieprzę! Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!